Cześć wszystkim i zapraszam na wypełnienie mojego szkicownika. I wypełniać będziemy strony tutaj. Jak widzicie, tutaj już jest taki wstępny szkic. I pomysł jest taki, że na tej stronie będzie las, drzewa w nocy. To okienko wytnę, tak żeby była widoczna ta strona, na którą planuję przykleić wycinki z woga wnętrza oraz dziewczyny. Taką ciekawostką będzie to, że zamiast głowy u dziewczyny będą oczy przyklejone. Mam właśnie tutaj cały talerzyk wyciętych wcześniej oczu. Początkowo miałam taki pomysł, że najpierw pokryję całą tą stronę czarnym tuszem i później będę rysować guaszem. Natomiast przed chwilą stwierdziłam, że wykorzystam inną technikę, gdzie najpierw pokoloruję tę stronę, pokryję ją świecą z parafiny, później tuszem i później będę wykorzystywać pióro do tego, żeby wyrysować, odkryć to, co tam jest pod tym tuszem i parafiną schowane, czyli nasz rysunek. Thank you.
The next day. Cześć, witam wszystkich w drugim dniu pracy nad rozkładówką szkicownika. Koncepcja trochę się zmieniła, nie udało się zrobić tak, jak chciałam początkowo, dlatego wycięłam już poza nagraniem, bo padła mi kamera, wycięłam na innym papierze drzewa i planuję tutaj przykleić na tą stronę i kontynuować pracę. Mam nadzieję, że dzisiaj skończę.